kim jest ESL, odwołując się do takich przykładów z innych sportów, na przykład z piłki nożnej albo z boksu, to jest organizator takiej Ligi Mistrzów, organizator Ekstraklasy, czy organizator Mistrzostw Świata. Wydaje mi się, że ESL-owi znacznie bliżej jest do federacji bokserskich, tego typu organizacji. Nie jesteśmy jedyną organizacją, jesteśmy jedną z największych, z pewnością jedyną organizacją, która jest w stanie operować globalnie na wszystkich kontynentach. Więc najbliżej nam do takiej federacji bokserskiej albo federacji tenisowej. Troszeczkę inne te struktury są niż w piłce nożnej, ale tak bym nas spozycjonował. Coraz większe organizacje się interesują e-sportem, drużyny piłkarskie tworzą swoje działy e-sportowe, są żywotnie zainteresowane, aby ich organizacja była obecna w ligach e-sportowych, więc to się po prostu dzieje w sposób naturalny w tej chwili. Tak jak mówię, jesteśmy jedną z największych organizacji, to nie znaczy, że my wszystko realizujemy. Każdy ma jakieś swoje prawo i tak samo jak Paris Saint-Germain organizuje swój klub, no to realizują swój klub e-sportowy. My jesteśmy organizatorem dużych turniejów, więc zakładam, że w przypadku, gdy pojawiają się duże turnieje Intel Extreme Masters czy SL1, no to te drużyny będą w nich uczestniczyć na poziomie rozgrywek. I też jest gdzieś jakaś droga rozdzielenia pewnych funkcji. No my nie mamy takiej intencji, żeby stworzyć, nie wiem, zespół e-sportowy ESL. To nie jest to, czym my się zajmujemy. Jesteśmy organizatorem turniejów i dostawcą kontentu. My tworzymy kontent i ten kontent monetyzujemy, ten kontent dostarczamy. A to nie dojdzie do takiej sytuacji, że jest tych organizacji tyle, że każdy ma swojego mistrza świata, tak jak jest na przykład w boksie, są organizacje jakieś w ogóle zapomniane, ale każdy bokser wychodzący do walki ma jakiś złoty pas. Wiesz co, myślę, że tutaj znowu bym się bardziej odwołał do tytułu organizacji, a nie tytułu mistrza świata, no bo możemy mieć różne postrzeganie mistrza świata. W przypadku olimpiady no jest jeden mistrz olimpijski, to wiemy, ale jest jedna olimpiada na świecie. W przypadku takich organizacji jak bokserskie, czy w przypadku tenisowych, no masz mistrzów Wielkiego Szlema, masz mistrzów pewnych turniejów rankingowych i troszeczkę bliżej nam do tego, więc że możemy mieć mistrza świata Intel Extreme Masters, tak, czy ktoś inny może sobie zrobić mistrzostwo świata? No w teorii może, no tylko wiadomo, jeżeli nie masz najlepszych zespołów na świecie, nie masz pewnej historii, która jest bardzo regularna i oparta na strukturach ligowych, gdzie jest bardzo przejrzysta ścieżka dojścia do tych mistrzostw świata, no to troszeczkę się to dewaluuje. Więc możesz powiedzieć, jest mnóstwo organizacji bokserskich, ale jest tylko kilka, które się naprawdę liczą. Tu jest kilka tych źródeł finansowania i no nie ma tutaj nic niezwykłego. Możemy to znowu odnieść do tradycyjnego sportu. Z naszego punktu widzenia najważniejszy jest content. I ten materiał, który my produkujemy, który dostarczamy dla ludzi, którzy chcą go oglądać. I poprzez to monetyzujemy. My jako firma mamy takie dwa filary naszej działalności. Z jednej strony są to nasze własne marki, nasze własne brandy, jak Intel Extreme Masters, jak ESL One, jak Mistrzostwa Polski, jak Go4. Kilka pomniejszych brandów, które pozwalają zaadresować społeczność graczy praktycznie na każdym poziomie. Od osoby, która lubi tylko okazyjnie zagrać, poprzez osobę, która okazyjnie ogląda i przez wszystkie szczeble typowo amatorskich, średnio profesjonalnych, profesjonalnych do najlepszych mistrzów na świecie. I to jest jeden z tych filarów i tam mamy kilka tych źródeł dochodu. Z jednej strony jest to oczywiście sponsoring, który jest bardzo ważny i tu co jest ciekawe, że naszą silną taką przewagą konkurencyjną jest to, że jesteśmy w stanie pracować z firmami globalnymi, więc jeżeli przychodzi do nas marka, która poszukuje produktu, w którym będzie mogła mieć bardzo podobny przekaz marketingowy zarówno w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej i w Azji, no to my jesteśmy dla nich odpowiedzią, bo jesteśmy w stanie to zrealizować. Mamy tam biura, mamy tam swoje struktury, mamy tam ludzi, którzy pracują i znają te lokalne rynki. To jest jedno ze źródeł dochodów. Oczywiście kolejnym jest monetyzacja mediów, czyli sprzedaż kontentu do domów mediowych i monetyzacja w ten sposób. W dużo mniejszym stopniu monetyzacja bezpośrednia z klientem, czyli B2C, no ale tutaj mamy sprzedaż biletów,
merchandising, nasze sklepy, współpraca z partnerami, z zespołami poprzez sprzedaż ich merchandisingowych produktów. Więc to są te główne źródła przychodu. I drugim takim filarem jest, gdzie ESL świadczy usługi dla innych klientów, którzy poszukują doświadczonej firmy, która może znowu realizować jako white label produkty też na całym świecie. I tutaj są to albo bardzo duży dostawcy sprzętu IT, albo też wydawcy gier. No nie bylibyśmy w stanie funkcjonować, gdybyśmy nie zarabiali na tych imprezach, więc jedne są lepiej monetyzowane, inne mniej. To zależy od produktu, zależy od momentu, w którym produkt się znajduje, ale generalnie jesteśmy funkcjonującym przedsiębiorstwem. Myślę, że nadal cały rynek ma przed sobą 4-5 lat bardzo dynamicznego wzrostu. Jeżeli zobaczymy, jak się to odbywało w ciągu ostatnich 3 lat, to w zasadzie wtedy, 3-4 lata temu, naprawdę zaczął to szybko szybować do góry. Mamy już oglądalność, która jest bardzo atrakcyjna. Mamy zainteresowanie największych brandów. Mamy bardzo oddaną społeczność, która jest, co ważniejsze, jest stałą społecznością i także coraz starszą społecznością, więc te możliwości monetyzacji się zwiększają. Dużo łatwiej jest monetyzować ludzi starszych, którzy mają także swoją pracę, swoje dochody i traktują to jako hobby, niż bardzo młodych ludzi, którzy są, nie są niezależni finansowo. Załóżmy, że ja jako Antyweb jestem bogatym facetem i chciałbym sobie zasponsorować drużynę sportową. Nie taką średniaków, taką z pierwszej 20. Załóżmy, że to jest Counter Strike, bo jest mi do niego bliżej, Brawla, nawet nie wiem, ile tam do końca, jak team wygląda. Z jakim budżetem na dziś ja musiałbym się liczyć? Nie chodzi mi o konkrety, ale o przedział. Roczny partner główny teamu z pierwszej 20. To jakie to są na dzisiaj pieniądze? No to jest bardzo istotne, czy rozmawiamy o teamie numer 20, czy o teamie numer 1, 2, 3, 4, 5, ale myślę, że mówimy o setkach tysięcy euro, żeby być jednym z partnerów. Myślę, że też warto spojrzeć, że rozmawiamy o drużynach i jak nadal na tym rynku jest to jeszcze nie do końca skonkretyzowane, bo mamy dwa rodzaje zespołów. Jedne zespoły, które opierają się tylko i wyłącznie na małej grupie ludzi i są bardzo dobrzy w jednej tylko lidze. I mamy zespoły, które funkcjonują dobrze tylko i wyłącznie w lidze League of Legends. A oprócz tego mamy organizacje, które podchodzą i po pierwsze istnieją wiele, wiele lat na rynku. I bardziej niż gracze ważna jest organizacja. Gracze są oczywiście nadal gwiazdami, ale tam te ruchy się pojawiają, a organizacja cały czas jest w stanie być na topie. Nawet jak ma lekkie spadki, to zawsze się utrzymuje w dziesiątce i ma oddaną bardzo dużą rzeszę fanów, którzy są silnie związani z organizacją. Masz przykład Navi, Fnatic. Są to organizacje, które istnieją wiele lat na rynku i składy drużyn, w których oni mają przede wszystkim wiele dywizji w różne gry, nie tylko w jedną, więc wiele dywizji w różne gry i tamte składy się często zmieniają, a drużyna nadal ma za sobą bardzo silną rzeszę fanów i nadal jest sprawnie funkcjonującym przedsiębiorstwem. I oni idą jeszcze dalej. Fnatic wypuszcza swoją własną linię peryferiów. Widziałem. Więc był to bardzo ryzykowny ruch. Trudno mi odnosić się, czy to jest wielki sukces, czy średni, czy mały. Jak wiesz... Ciekawe, bo podnosisz ten temat, bo słyszałem o pewnym konflikcie między wami, ESL-em, który też ma... z tego co wiem, sklep i sprzedaje gadżety no i tak. Fnaticiem, który nagle zrobił własne i... Wiesz co, tu ja nie widzę konfliktu, dlatego że Fnatic, my przede wszystkim bardzo dbamy o to, żeby ściśle współpracować z drużynami i to jest dla nas bardzo ważne, jako dla organizacji. Natomiast wydaje mi się, że dla Fnatic to było bardziej nie zła, ale ryzykowna decyzja, bo oni w automatyczny sposób odcinali sobie kilka źródeł swojego własnego sponsoringu, bo przecież prawie każdy zespół bardzo silnie bazuje na dostawcach peryferiów, bo jest to jedna z niewielu rzeczy, które mogą mieć swój product placement na turniejach. Właśnie peryferia. I odczuli to? Nie wiem. Tego nie wiem. Natomiast funkcjonuje ta marka, jakie są wyniki sprzedaży, niestety nie znam tych danych. Ale nie odczułem, żeby Fnatic było przedsiębiorstwem, które się ma gorzej. Natomiast jeśli mówisz o tym konflikcie, my nie mieliśmy z tym żadnego problemu. Dla nas nie ma znaczenia, co robi zespół. My z zespołami współpracujemy, a nie
mówimy, co robimy. Mamy podpisane wielokrotnie umowy na wspólne sprzedaż merchandisingu i w naszym sklepie istnieją koszulki bardzo wielu zespołów. Zresztą Fanatic miał swoje stoisko na Intel Extreme Masters w Katowicach w zeszłym roku, przy którym pracowaliśmy wspólnie, więc dobra, tutaj bym tak to widział raczej. A czy w tym e-sporcie to potrzebne są duże pieniądze, żeby teraz stworzyć zespół, który będzie grał na topie? Tak. Czy to jest tak jak w klasycznym sporcie, że jest taki Real Madrid, który jest królem dlatego, że ma pieniądze, a jak ma pieniądze, to ma tych najlepszych zawodników, a inni, taka Legia, która tam ma kilkadziesiąt milionów złotych, czy nawet do setki, to raczej nie ma szans i widać to również po poziomach. Czy w e-sporcie jest też taka sytuacja z pieniędzmi? Tak, myślę, że tak. Oczywiście nie mówimy o tej skali. Rozumiem, że piłka nożna jest najlepszym sportem na świecie i tam mówimy o innej skali pieniędzy, ale tak, jeżeli chcesz mieć zespół, który będzie odnosił sukcesy na świecie nie raz, długofalowo, będzie to wymagać bardzo dużej inwestycji, bo tak jak mówiłem, najbardziej znane zespoły na świecie, one nie skupiają się tylko na jednej grze. Mają wiele dywizji, w różne tytuły. W związku z tym wiąże się to z tym, że od zera musisz zbudować sprawnie funkcjonujące, relatywnie duże przedsiębiorstwo. Wiesz, weźmy, że chcesz stworzyć zespół, który będzie, nie wiem, 4-5 dywizji, tak? Każda dywizja musi mieć minimum 5 graczy plus menadżer, to jest powiedzmy 6 osób. No, załóżmy, że weźmiesz też gry 1 na 1, ale to rozmawiamy już o samej liczbie graczy na poziomie 30 do 40 osób. I do tego musisz mieć ludzi, którzy się nimi zaopiekują, będą organizować logistykę. Musisz mieć biuro, gdzie jest. Musisz mieć najlepiej gaming house, gdzie oni będą. Musisz mieć dział sprzedaży, który będzie sprzedawał sponsoring. Musisz mieć administrację już, no bo to jest 30-40 osób w sumie. Więc te koszty wejścia są drugie. Mało tego, musi to być organizacja na poziomie międzynarodowym. Bo to jest troszeczkę to, co powiedziałeś, Real Madrid i Legia. Real Madrid jest postrzegany jako marka globalna, Legia nie. I tu jest ta sama różnica. W Polsce, czy jeżeli byś chciał sobie lokalny zespół w Rumunii zbudować, czy nawet lokalny zespół w Niemczech, który nie będzie aspirował do bycia drużyną międzynarodową, czyli od początku budował całej swojej komunikacji w oparciu o klienta międzynarodowego, będzie to niezwykle trudne, żeby się przebić. Ile dzisiaj zarabiają czołowi sportowcy? Pierwsza piątka w Counter-Strike'u to chłopaki po parę tysięcy euro. Myślę, że zarabiają ogólnie dużo więcej, bo są jeszcze nagrody, są... Te nagrody łatwo się zlicza pewnie. Tak, ale oczywiście jakie są wewnętrzne podziały między klubem a zespołami, to jest ich prywatna sprawa, ale myślę, że najwięcej zarabiają gracze Doty 2. Naprawdę? Z nagród, tak? Stricte ze względu na International, który jest turniejem z największą pulą nagród, więc to się automatycznie przekłada na najwyższe zarobki dla graczy. No, jeżeli mamy do dyspozycji 10 milionów dolarów, a nie 100 tysięcy dolarów, no to ta dysproporcja jest bardzo wysoka wtedy.